Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem wódka z Lidla. Mam nadzieję, że już oglądaliście recenzję oryginalnej wódki Superb. Jak ta? 42%. Całkiem przyjemna. Teraz jest wersja smakowa. Limonka. 40%. Czyli troszkę mniej, jeśli chodzi o procenty. Pięć razy destylowana, bardzo podobna butelka, z tym, że bardziej kolorowa etykieta. I ta etykieta troszeczkę tutaj nawiązuje do Absoluta w różnych konfiguracjach smakowych i od Brudoga Abstract Wodka. Butelka taka sama jak w poprzedniej wersji, apteczna troszeczkę, 07. Tu na tylnej etykiecie nie piszą zbyt dużo, tylko tyle, że jest to wódka o smaku limonkowym, produkowana i butelkowana przez Eckerts Wacholder Brennerei GmbH, czyli niemiecka. Tyle wiadomo, korek tak jak i w poprzedniej wersji jest sztuczny. Tak to ładnie wygląda. Ja tu już mam ładnie nalane. Także zamknijmy to i przejdźmy do trunku, który trzeba zrecenzować. Ładnie wygląda. Aromat bardzo fajny. Słodka limonka, taka bardziej zestowa. No, całkiem przyjemnie. Dosyć mocny jest ten aromat. Ok. Alkoholu prawie nie czuć. Przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Muszę powiedzieć, że czuć różnicę zawartości alkoholu pomiędzy tą odmianą a oryginałem. 2%, ale jednak czuć. Ta jest lżejsza. Jest słodkawa z limonkowymi akcentami, ale one nie są aż tak bardzo wyraźne jak w aromacie. To jest bardziej taka oryginalna wódka z akcentem. No i to mi się podoba. Tak jak i oryginał, jest dosyć delikatna. Słodkawa, tak. Te akcenty bardziej takie ostre, ogniste, rozgrzewające, no są umiarkowane. Oczywiście je poczujecie, no w końcu to 40%, ale jak nie jest tak źle. Jest troszeczkę takiego etanolu w smaku. Niedużo, ale jest. Wydaje mi się, że w oryginale było go mniej jednak. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Ale ogólnie wódka jest super. Do picia na czysto, a także do drinków, zdecydowanie. Robiliśmy drinki z żoną z oryginału. No i w ogóle wódki nie czuć w koktajlu. Co jest bardzo, bardzo, muszę powiedzieć, problematyczne, nie? Bo się pije się soczek na przykład, bo żona zrobiła sobie z żurawiną zero wódki w odczuciu, no ale jednak alkohol swoje robi, tak? Także przestrzegam, ta wódka może być niewyczuwalna w koktajlu. Dobra, warto spróbować.
Są też inne smaki, ale to jest taka chyba jednorazowa wystawka. Nie wiem, czy zdołam kupić inne smaki. Zobaczymy. Może będą inne smaki. Mam nadzieję, że ta cena Wam się podoba. Tak jak podoba mi się ta wódka, także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No i przekażcie te filmy swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.